Cześć. Miałeś uraz lub operację, po której pamiątką jest blizna? Wiesz, czym może skutkować nieleczona, a nawet stara blizna? A może już doświadczasz różnych dolegliwości i nawet nie przypuszczasz, że ich powodem jest właśnie blizna? Jeśli tak, to oglądaj dalej. Dowiesz się, jak przyspieszyć gojenie się rany, jak uniknąć dolegliwości, które mogą sprawiać zaniedbane blizny oraz jak poprawić wygląd kosmetyczny blizny. Gotowy? No to zaczynamy. Nazywam się Jacek Wierzbicki. Jestem fizjoterapeutą. I opowiem Ci o masażu rany i blizny. Skóra to zewnętrzna powłoka naszego ciała, składająca się z naskórka, skóry właściwej oraz tkanki podskórnej. Pełni funkcję ochronną przed infekcjami i urazami oraz bierze udział w termoregulacji, oddychaniu, wydalaniu i gospodarce wodnej organizmu. W większości składa się z białek kolagenowych, dzięki którym skóra jest elastyczna i wytrzymała. Ale jak wszystko, skóra też ma swoje granice wytrzymałości. W przypadku urazu skóra, a często i tkanki głębiej położone, ulegają uszkodzeniu i powstaje rana. Rana, czyli przerwanie anatomicznej ciągłości tkanek, które może być powierzchowne, nieprzekraczające tkanki podskórnej lub głębokie, obejmujące między innymi mięśnie, nerwy, ścięgna, naczynia krwionośne, limfatyczne. Proces gojenia się rany, a potem przebudowywania się blizny jest dość złożony. Rozpoczyna się zaraz po urazie i może trwać rok, a nawet do 2 lat. Dla gojenia się rany istotne jest jej umiejscowienie, wielkość, kształt i dno rany. Wyróżniamy 3 sposoby gojenia się rany. Gojenie doraźne, gojenie przez ziarninowanie i gojenie pod strupem. Gojenie doraźne, czyli rychłozrost, następuje, gdy brzegi rany sklejają się, a przy zachowaniu czystości i higieny rana szybko się goi, doprowadzając do powstania blizny liniowej. Gojenie przez ziarninowanie następuje, jeśli brzegi rany są rozchylone lub powstał ubytek tkanek. Wówczas proces gojenia rozpoczyna się na dnie rany, gdzie pojawia się tzw. ziarnina. Przy tego typu ranach często w początkowym okresie występują stany zapalne, które towarzyszą wydalaniu zniszczonych tkanek z ropnym płynem wysiękowym. Stopniowo ziarnina przeistacza się w tkankę bliznowatą i pokrywa naskórkiem, tworząc bliznę powierzchowną. Natomiast gojenie pod strupem występuje, jeśli na powierzchni rany powstaje strup utworzony z zaschniętej krwi, chłonki i obumarłych tkanek. Powstały strup jest naturalnym biologicznym opatrunkiem, pod którym odbywa się regeneracja uszkodzonych tkanek. Proces gojenia rany składa się z kilku faz. Faza pierwsza to faza zapalna, która trwa do kilku dni. W tym czasie organizm wytwarza skrzep krwi stanowiący zabezpieczenie rany. Uwalniane są również czynniki wzrostowe, które odpowiadają za stopniowe tworzenie się nowej tkanki. Faza druga, proliferacyjna, trwa mniej więcej od 2. do 3., 4. tygodnia. W tym czasie dochodzi do wytwarzania kolagenu i powstawania nowych komórek. Jest to również czas, kiedy zabezpieczający ranę strup najczęściej samoistnie odpada.
Faza trzecia, dojrzewania, zaczyna się po około miesiącu i trwa nawet do 2 lat. W tym czasie dochodzi do zagęszczenia włókien kolagenowych, które tworzą pewnego rodzaju rusztowanie dla blizny. Zmienia się też wytrzymałość blizny. Po około 1,5 do 2 miesięcy wytrzymałość blizny na rozciąganie w stosunku do tkanki zdrowej wynosi tylko 50%. Po około 3-4 miesiącach wynosi 80%. I niestety nigdy nie osiąga 100% wytrzymałości. Blizna początkowo do 3-5 miesiąca może być czerwona, co jest związane ze wzmożoną angiogenezą, czyli tworzeniem się nowych naczyń krwionośnych z już istniejących. Zadaniem ich jest dostarczanie składników odżywczych potrzebnych do sprawnego zrośnięcia się rany. Te nadprogramowe naczynia krwionośne po pewnym czasie zanikają i wtedy blizna blednie, a nawet staje się jaśniejsza od naturalnego koloru skóry w wyniku braku pigmentu. Prawidłowo wyglądająca blizna linearna jest cienka, elastyczna, znajduje się na poziomie skóry i ma kolor trochę jaśniejszy od otaczającej skóry. Blizna, mimo dużej zawartości włókien kolagenowych, nie ma właściwości i cech tkanki pierwotnej. Jest tkanką o mniejszej sprężystości, słabszym ukrwieniu, słabszym odżywieniu oraz pozbawiona jest przydatków błony śluzowej. Nasz organizm, gdy zabiera się do procesu zrastania blizny, stara się to zrobić bardzo solidnie i scalić nie tylko samą bliznę, ale również bliznę z otaczającymi tkankami. To, co widzimy na zewnątrz, jest tylko niewielką częścią blizny, a pod nią kryje się cały problem powstający podczas regeneracji uszkodzonych tkanek. Wewnętrzne tkanki uszkodzone podczas urazu zrastają się, zaczynają tworzyć nowe, nieregularne i chaotycznie ułożone włókna kolagenu, które często wplatają się i wciągają okoliczne tkanki, ograniczając przez to ich ruchomość. Można porównać to do zszycia 2 warstw materiału jednym szwem. Chcąc poruszyć pierwszą warstwę, automatycznie ta druga jest pociągana razem z nią. Tak samo dzieje się z tkankami wewnętrznymi. W momencie, kiedy przerastająca blizna wciąga w swoje włókna okoliczne tkanki, może być źródłem wielu realnych problemów. Najczęściej są to przykurcze mięśniowe, ból, niefizjologiczne obciążenia i zaburzenia propriocepcji. Przykurcze mięśniowe ograniczają ruchomość z powodu wzrostów między tkankami na różnych poziomach. Zaburzają one przesuwalność tkanek względem siebie, powodując ograniczenia ruchomości i przykurcze tkanek, doprowadzające nawet do zmiany postawy ciała. Mogą pojawić się dolegliwości bólowe o charakterze ostrego i rwącego bólu, które wynikają z wciągania przez włókna kolagenowe tkanek mięśniowych, powięziowych lub nerwów. Ból i przeczulica może być odczuwana nie tylko w miejscu blizny, ale nawet w odległych częściach naszego ciała. Blizny mogą powodować przenoszenie przeciążeń mechanicznych na inne części ciała, na przykład na kręgosłup, co objawiać się może dolegliwościami bólowymi, zaburzeniami ruchomości, a nawet zmianą postawy ciała. Mogą też pojawić się zaburzenia propriocepcji, spowodowane fałszowaniem obrazu odbieranego przez receptory układu nerwowego. Ponieważ zgrubienie i zbliznowacenie uszkodzonych tkanek utrudnia nerwom przekazywanie odpowiednich impulsów, co odbieramy nawet jakbyśmy zaczynali tracić kontakt z tymi obszarami ciała. Inne możliwe powikłania
to blizny keloidowe, blizny przerostowe, blizny zanikowe i rozstępy. Blizny keloidowe, zwane bliznowcami, ich powstanie uzależnione jest od indywidualnych predyspozycji genetycznych pacjenta. Skłonność do nadmiernej produkcji i gromadzenia kolagenu powoduje powstawanie grubych skupisk tkanki bliznowej, mających tendencję do przerastania poza obszar zranienia. Blizna jest twarda i ciemnoczerwona. Blizny przerostowe, hypertroficzne, powstają na skutek nadmiaru włókien kolagenowych o twardej, wypukłej, czerwonej powierzchni z licznymi wypustkami, np. blizny pooparzeniowe. Blizny zanikowe to cienkie, niewielkie zagłębienia w skórze, powstałe na skutek nieprawidłowej produkcji kolagenu. Najczęściej są to blizny po ospie lub trądziku. Rozstępy to blizny powstające na skutek osłabienia produkcji włókien kolagenowych i elastyny oraz czynników mających wpływ na rozciąganie się skóry, takich jak ciąża, szybki wzrost lub przyrost masy ciała. Tworzenie się nieprawidłowych blizn najczęściej jest wynikiem zaburzeń gospodarki kolagenowej, przedłużającego się procesu angiogenezy i słabego nawilżenia tkanek. Jak możemy temu zapobiec? Metod jest wiele. Różnego rodzaju masaże, konsensualny, drenażowy, próżniowy, powięziowy, funkcyjny, tkanek głębokich, mobilizacje blizny, kinezjotaping, poizometryczna relaksacja mięśni, nie wspominając już o zabiegach fizykalnych. Im więcej tych metod zastosujemy, tym lepsze osiągniemy efekty funkcjonalne i kosmetyczne blizny. Bardzo ważna jest też dbałość o bliznę poprzez odpowiednie natłuszczenie po zdjęciu szwów lub odpadnięciu strupa oraz ochrona przed słońcem. Nie będę omawiał wszystkich metod, tylko skupię się na najważniejszych, czyli na masażu i mobilizacji. Dla celów rehabilitacji i masażu w procesie gojenia się rany wyróżniamy dwa okresy. Pierwszy, w którym mamy do czynienia z raną, i drugi, w którym mamy do czynienia ze świeżą blizną. Bardzo ważne jest, by nie czekać, aż rana sama się zagoi, tylko rozpocząć terapię już od pierwszych dni po urazie lub zabiegu. W pierwszym okresie, czyli okresie rany, rehabilitację możemy rozpocząć już pierwszego dnia po operacji lub urazie. Ważną kwestią jest uświadomienie pacjenta o priorytetowym wpływie zabiegów przeprowadzanych w miejscach odległych od rany. Zabiegi powinny zapewniać prawidłowe krążenie w obrębie rany, ponieważ stan zapalny i długotrwający obrzęk mogłyby doprowadzić do powstania licznych zwłóknień w tkankach oraz sklejeń i wciągnięć blizny. W tym okresie nie możemy wykonywać zabiegów blisko rany, ale możemy wykonywać drenaż limfatyczny i masaż konsensualny. Drenaż limfatyczny wykonujemy wokół rany, co działa oczyszczająco na ranę, zmniejsza obrzęk i stan zapalny, wspierając uporządkowanie tkanek i gojenie. Czasami jednak sam drenaż może być za delikatny, bo działa bardziej powierzchownie niż masaż klasyczny. Dlatego możemy też wykonać masaż klasyczny, zarówno pod, jak i nad raną, wykonując głębokie głaskania, powolne i mocne rozcierania, powolne ugniatania podłużne i uciski pierścieniowe. Jeśli rana znajduje się na kończynie, możemy wykonać masaż konsensualny. Masaż ten bazuje na skrzyżowanym odruchu naczyniorachowym i zaprezentowałem go w jednym z moich wcześniejszych filmów. Link
Do niego znajdziesz w opisie i pod koniec tego filmu. Po kilkunastu dniach, gdy zmniejszy się ból, obrzęk i stan zapalny, stopniowo możemy rozpocząć wykonywanie zabiegów w okolicy rany. Należy przy tym zachować ostrożność, konieczną dla utrzymania jałowości rany, to znaczy dokładnie umyte i zdezynfekowane ręce oraz wykonywanie zabiegów bez użycia środków poślizgowych. Ponieważ nie mamy rany ani blizny, to na potrzeby filmu narysujemy sobie taką ładną bliznę liniową pooperacyjną i przyjmijmy na początku, że ona będzie raną, czyli będzie zasłonięta opatrunkiem, albo nawet jeśli nie będzie zasłonięta opatrunkiem, to znajdują się jeszcze szwy. Wszystkie ruchy, które wykonujemy, wykonujemy do brzegów rany, zachowując pewien odstęp od brzegów rany. Wykonujemy głaskanie opuszkami palców po przeciwnych stronach, głaszcząc w kierunku rany. Po głaskaniach wykonujemy rozcierania, również delikatne, żeby nie naciągać, nie rozciągać skóry, nie przesuwać jej względem tkanki podskórnej. Delikatne rozcierania okrężno-spiralne w kierunku brzegów rany. Można to zrobić opuszkami kciuków, jeśli jest mniejsza powierzchnia. Zarówno prawo, jak i lewoskrętnie pracujemy. I pod koniec tego okresu uruchamiamy brzegi rany. Umieszczamy kciuk po jednej, a palce po drugiej stronie rany, wykonując nimi głaskanie wzdłuż brzegów rany. W drugim okresie, czyli w okresie blizny, który rozpoczyna się po odpadnięciu strupa lub zdjęciu szwów, zaczynamy pracę na samej bliźnie. Wykonujemy głaskania podłużne z obwodu na bliznę. Podobnie jak pracowaliśmy przy ranie, wykonujemy tutaj ruchy dłuższe, które już bezpośrednio wsuwamy na powierzchnię blizny. Kolejna technika to głaskanie koliste dookoła blizny, zarówno prawoskrętne, jak i lewoskrętne w obu kierunkach. Teraz wykonujemy głaskanie koliste na samej bliźnie, bezpośrednio na powierzchni blizny, również wykonując je w obu kierunkach. Nasze działanie musi być takie, by nie rozciągać blizny wszerz, bo takie rozciąganie mogłoby spowodować nadprodukcję miofibrylli i doprowadzić do powstania blizny przerostowej. Teraz wykonujemy rozcieranie okrężno-spiralne z obwodu do blizny, wjeżdżając bezpośrednio na powierzchnię blizny. Symetrycznie po obu stronach. Tak jak głaskanie można wykonać opuszkami palców, opuszkami kciuków, tak samo i rozcieranie. Kolejną techniką jest rozcieranie zygzakowate naokoło blizny. Czyli rozcieranie zygzakiem wokół blizny. Może być to wykonane opuszkami palców, opuszkami kciuka, w jedną stronę, w drugą stronę. I rozcieranie okrężno-spiralne na samej bliźnie, też w obu kierunkach, prawoskrętnie, lewoskrętnie. Stopniowo zwiększamy siłę masażu,
Kolejne techniki wykonujemy troszeczkę bardziej intensywnie, żeby poruszać bliznę względem tkanek głębiej położonych. Czyli rozcieranie spiralne w obu kierunkach bezpośrednio na bliźnie. Ostatnią techniką są uciski punktowe na brzegach blizny w kierunku blizny. W zależności od stanu blizny, po kilku, kilkunastu zabiegach stopniowo zwiększamy intensywność masażu. Stosujemy coraz mocniejsze techniki i przystępujemy do uruchamiania blizny, wykonując mobilizację. Mobilizacja to różne sposoby poruszania tkanek otaczających bliznę, zapobiegające jej sklejaniu się i przerastaniu. Technika ta wymaga zbadania przesuwalności tkanek we wszystkich kierunkach i znalezienia restrykcji, czyli ograniczeń przesuwalności. Czyli opuszkami palców przesuwamy tkankę skórną względem tkanki podskórnej, sprawdzając, w którą stronę najwięcej jest napięta i ma ograniczenia ruchomości. Mobilizację wykonuje się początkowo powierzchownie, stopniowo zagłębiając się w kolejne warstwy. Wykonujemy poprzeczne przesuwanie tkanki i podłużne opuszkami palców, opuszką kciuka. Przesuwając powierzchowną warstwę tkanek względem tkanek głębiej położonych. Kolejna technika to mobilizacja w górę, czyli odciąganie tkanek powierzchownych od warstw wewnętrznych. Między opuszki kciuka i opuszki palców unosimy tkankę wzdłuż blizny i unosimy w górę. W miejscach, w których wyczuwamy największe restrykcje, utrzymujemy ten ruch troszkę dłużej. Kolejna mobilizacja to odciąganie tkanek w górę z przesuwem uchwyconych tkanek w kierunku największego oporu. Czyli unosząc jak poprzednio, przesuwamy uchwycony fałd w stronę, w którą najwięcej jest największe napięcie. Przełamywanie blizny między opuszkami palców wskazujących i kciuków przełamujemy, czyli wykonujemy taki ruch wężykowaty, dociskając naprzemiennie, przełamując w ten sposób bliznę. Teraz skręcanie esowate blizny, albo chwyt esowaty, dociskając po przeciwnych stronach opuszkami kciuków, mobilizujemy bliznę w kształcie litery S. I ostatnia technika mobilizująca jest to rolowanie blizny. Rolowanie początkowo wykonujemy wzdłuż blizny, potem wykonujemy w poprzek, pod kątem, przechodząc przez bliznę, rolujemy wszystkie tkanki. No i proszę. Jaką ładną mamy bliznę, od razu lepszy efekt. Blizny po artroskopii mobilizujemy techniką śrubokręta. Czyli rysujemy sobie dwie blizny po artroskopii i wykonujemy docisk opuszką palca i wykonujemy ruchy skrętne. Szukamy największej restrykcji w jedną lub w drugą stronę. W stronę, w którą wyczujemy większe ograniczenie ruchomości, robimy skręt i przytrzymujemy go przez kilkanaście sekund. Rozluźniamy i powtarzamy technikę, za każdym razem przytrzymując ją przez kilkanaście sekund. W ten sposób robimy mobilizację blizny po artroskopii.
Oczywiście wcześniej prezentowane techniki mobilizacji też możemy tutaj wykorzystać. Zabiegi wykonujemy 1 do 2 razy dziennie w czasie około 15 minut. Pamiętać należy o tym, by unikać rozszerzania blizny i raczej działać wzdłuż i do blizny. Przeciwwskazaniami do mobilizacji jest duża bolesność oraz pękanie i krwawienie blizny. Choć masaż i mobilizacje są bardzo ważne, to jeszcze lepsze efekty uzyskamy stosując równocześnie też inne metody, o których jeszcze tylko krótko opowiem. Poizometryczna relaksacja mięśni jest techniką poprawiającą elastyczność włókien mięśniowych oraz redukującą dolegliwości bólowe. Zastosowanie poizometrycznej relaksacji jest zasadne, ponieważ blizna poprzez zrośnięcie z innymi tkankami potrafi przenosić napięcia na oddalone obszary, co objawiać się może nieprawidłowym ustawieniem części ciała i ograniczeniem ruchomości. Masaż tkanek głębokich jest metodą terapeutyczną, która skupia się na pracy na różnych warstwach tkanek w celu wyszukiwania nadmiernych napięć i restrykcji. Techniki wykorzystywane w tej formie terapii pozwalają na przywracanie prawidłowych ślizgów pomiędzy tkankami, a także przywracanie prawidłowej elastyczności włókien mięśniowych. Masaż funkcyjny stanowi połączenie biernego lub czynnego ruchu w stawie z jednoczesnym oddziaływaniem mechanicznym na tkanki poprzez ręce masażysty. Wykonywany ruch jest przeciwny do tego, jaki wykonuje mięsień, co wpływa korzystnie na oddziaływanie na odzyskiwanie prawidłowego zakresu ruchomości i elastyczności. Kinezjotaping najlepiej sprawdza się w przypadku blizn po cięciu chirurgicznym. Tejpowanie bazuje na procesach samoleczenia organizmu, a jej koncepcja opiera się na wykorzystaniu specjalnych taśm o właściwościach zbliżonych do ludzkiej skóry. Aplikacje w przypadku terapii blizn klejone są najczęściej na całym przebiegu blizny z naciągiem 50-100%, co przynosi korzystne efekty w postaci zapobiegania sklejaniu się tkanek, zwiększenia elastyczności i przesuwalności tkanek oraz spłycenia blizny. Terapie próżniowe, czyli masaż bańką chińską. Stosujemy na blizny wciągnięte lub opadające, ciągnąc je tym samym w górę. Przy napięciach powięziowych wykonujemy zabieg na sucho, wykonując bańką pulsacyjne ruchy mobilizujące powięź w kierunku restrykcji. Takie zabiegi przyspieszają procesy regeneracyjne i rehabilitację powstałej blizny. Na temat masażu bańką chińską zrobię jeszcze osobny film. Laser biostymulacyjny, wykorzystujący promieniowanie podczerwone, stymuluje metabolizm komórkowy, zwiększa produkcję kolagenu i elastyny w skórze właściwej, przyspieszając i usprawniając gojenie się rany. Jonoforeza polega na wprowadzaniu do tkanek jonów leków za pomocą prądu stałego. W przypadku blizn stosuje się jonoforezę z jodku potasu, który działa przeciwzapalnie i rozmiękczająco na bliznę. Ultrafonoforeza umożliwia wprowadzanie leku do tkanek za pomocą fali ultradźwiękowej. Prócz tego ultradźwięki zwiększają rozciągliwość tkanki łącznej w bliznach i przyspieszają gojenie się ran. Podsumowując, pamiętajmy, że blizna to nie tylko zmiana wyglądu zewnętrznego naszej skóry, powodująca często poczucie dyskomfortu i obniżoną samoocenę, ale przede wszystkim niewydolność, a czasem nawet upośledzenie ruchu spowodowane nieprawidłowym przesuwaniem się tkanek względem siebie.
Dlatego polecane jest, aby wykonywać zabiegi wspomagające prawidłowy proces gojenia się rany, a potem zabiegi rehabilitacyjne samej blizny. U pacjentów, których blizny mają już kilka lat, efektywność terapii będzie mieć mniejszą skuteczność, a sama terapia wymagać będzie większej ilości czasu. Ale nawet przy starych bliznach jest jak najbardziej wskazana, gdyż przyniesie widoczne rezultaty. Jeśli podobał Ci się ten film i przydadzą zawarte w nim informacje, to zapraszam do mojego kanału, na którym znajdziesz filmy o innych masażach. Polecam też moją książkę, w której znajdziesz informacje o tym oraz o wielu innych rodzajach masaży. Będę też wdzięczny za Wasze komentarze pod filmem, które motywują mnie do nagrywania takich filmów. Do zobaczenia więc w kolejnym filmie.